Okej, okay, dzień dobry Lwy, zapraszam Was serdecznie na czytanie tygodniowe, zapraszam również do filmów na rok 2019, one są na moim kanale, więc zapraszam. Jeszcze nie. I do filmów na zimę, też one już jakby jakiś czas są gotowe, więc wszystkie osoby, które jeszcze nie miały czasu, żeby się zapoznać, zachęcam. Dobrze, Lwy. Zobaczymy, co dwa dla Was w najbliższym tygodniu. Mnie to nie dziwi. Jest koniec roku i naprawdę bardzo często wyskakują energie, które mówią o kończeniu pewnych rzeczy, o chęci wejścia w nowe, o zakończeniach cyklu, przepraszam, o transformacji. Więc dla Was to jest dobra karta. Tak? To jest jakby dobra energia bardzo. Ustaliłyście granice. Cokolwiek się działo w tym tygodniu, co sprawiało, że czułyście się przytłoczone, niezrozumiane, nie miałyście zaufania na może do czegoś, do kogoś, tak? I to powodowało, że byłyście pełne obaw, ustalacie sobie takie granice, które wyznaczają strefę waszego komfortu. Nie pozwolicie sobie, a tutaj sobie już pozwalacie dalej. Dobrze, poczekajcie, to ojej, no dobra. Ale tutaj bym dobrze odczytała tą akurat kartę trzech kielichów. Jesteście bardzo nieufne. Moim zdaniem ktoś do Was wraca z jakąś propozycją. Może chce do Was wrócić z jakąś propozycją. Chce Wam coś zaoferować, tak? A Wy nie wierzycie temu. Tak ja widzę. Próbujecie ustalić granice, to Was bardzo obciąża. Cały czas gdzieś tam myślicie o jakiejś takiej dobrej zabawie, może po prostu dobrej zabawie z przyjaciółmi, o tym, że wolicie się trzymać gdzieś tam tego, co macie i co sprawia, że jesteście szczęśliwe i tego, z kim patrzycie w jednym kierunku, tak? Może to jest Wasz mąż, król ziemi na przykład. I nie macie zaufania. Takie rozchwiane, powiedziałabym bardzo. No, zacznijmy może, będę doprecyzowywać, wiecie, bo tutaj po prostu mam roller coaster. Zacznę od 9-10 buław. No nie, początek tygodnia jest całkiem dobrze. Jesteście dumne z siebie, że w końcu czujecie się bezpiecznie w tym wygospodarowanym przez siebie miejscu, że tam nikt Wam nie wchodzi na głowę i po prostu jest miło, tak? I czujecie się tam, tą strefę komfortu czujecie jak najbardziej. Natomiast później jakaś chęć pędu za swoją własną duszą, za własnymi pragnieniami powoduje w Was ogromne obciążenie, słuchajcie. Nie widzę tego inaczej. Dobra, powiem tak. Może dla części... Ojej, trudne czytanie. Znaczy nie trudne, że nie wiem, o co w nim chodzi, ale uważam, że może części z Was niestety może być trudno w przyszłym tygodniu. Bardzo chcecie być silne. Bardzo chcecie, wiecie, tak stoję silnie, nadal po prostu jestem bardzo uziemiona i tak dalej, ale moim zdaniem Wasza dusza, Wasze serce tęskni w jakimś innym kierunku. Chce być na właściwej drodze. I to jest dla Was obciążające. Może tęskni za jakimiś przyjaciółmi? Tak o tym myślę. Do zabawy, do rodziny, emocjonalnie. Może tęskni do tego, żeby mieć wokół siebie ludzi, z którymi możemy się dobrze bawić i kochać jednocześnie i romantyczne chwile mieć, tak? Może do tego tęskni, że nie tylko praca, 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 praca i mamy nowe możliwości finansowe i cały czas po prostu tylko kasa, kasa. Tak bym powiedziała, może do tego tęsknicie. I nie chcecie przyjąć, moim zdaniem, to jest ktoś inny, nie chcecie przyjąć, moim zdaniem, oferty, którą Wam proponuje, którą Wam proponuje własny mąż, partner, z którym jesteście. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem myślicie o kimś innym, o kimś z trygonu wody może. O jakimś nowym uczuciu emocjonalnym. Dużo rozdarcia tu też widzę. Takiego, tak czuję to po prostu.
Mogło też być tak, że może byłyście postawione wcześniej w sytuacji, w której była jakaś taka śliska historia, czyli za dużo ludzi w waszym biznesie, jak to się mawia, tak? Czegokolwiek miałoby to dotyczyć. I ta osoba, ale wierzyłyście, że to jest to, czego pragnie wasza dusza. I ta osoba, i po prostu i się skapnęłyście. Tak też mogło być, tak? I to prowadzi do tego, że teraz jesteście bardzo ostrożne i nie ufacie. Ale od tego króla ziemskiego też nie chcecie przyjąć tego kielicha. Natomiast spędzicie czas z rodziną, tak? Jakby tu jest to pokazane, no bo jakby jest okres świąteczny i niewątpliwie właśnie to jest ta droga, tylko i wyłącznie. Więc będziecie się na tym koncentrować. Ale widzę tutaj rozdarcie. Brak zaufania. Jeszcze tutaj na spodzie miałyście cztery monety. Takie trzymanie się tego, co mamy. Przepraszam, nie chcemy puścić tego, co mamy, dlatego że obawiamy się wkroczyć w nowe z jakichś powodów. Może z powodu właśnie tego, że okazało się, że no jest więcej niż dwie osoby, tak to nazwę. I to was bardzo obciążyło. Ale może w przyszłości, czyli w tym tygodniu, do niektórych z was przyszedł ta energia króla mieczy, który po prostu podcinał wszystko logicznie i teraz już nie jesteście zainteresowane żadną nową ofertą, aczkolwiek myślicie o tym, bo trzeba się troszeczkę uleczyć. Nie wiem, czy z kimkolwiek to było spójne, co powiedziałam, ale zobaczyłam, to powiedziałam, tak? Natomiast w innych scenariuszach to po prostu widzę dużo obowiązków. Które prowadzą jednak do tego, że miło spędzamy czas i naprawdę jesteśmy wśród naszych przyjaciół, rodziny, czujemy emocjonalne spełnienie. Wokół nas jest opiekuńczy mężczyzna, bardzo rozsądny. Taki bardzo rozsądny, naprawdę. On potrafi zadbać o wszystko. Przy nim czujemy się komfortowo. A siedem mieczy, no tak, ale my tutaj gdzieś na końcu jednak sprytnie myślimy o jakimś innym uczuciu, moim zdaniem. Tak? Jest wybór. Nie możecie podjąć, nie możecie zdecydować pomiędzy dwoma mężczyznami, moim zdaniem. Tak. Dobrze, moje drogie, jeśli było chaotycznie, przepraszam, ale chaotyczne były też jakby te karty, które się pokazały. Jeśli do nikogo to nie przemówiło, to słuchajcie, no też zrozumiem, bo dużo zamieszania sama widzę w tym wszystkim, ale tak jak mówię, no to co zobaczyłam, to wam powiedziałam szczerze. Uważajcie na siebie, dziękuję wam bardzo, jesteśmy w kontakcie.